O, nie włączyłem nagrywania, zajebiście. Docelowo ma być tak. Docelowo tak ma być. Ale przed nami. No, grubo rękawice zimowa, to jest prawda. Postaram się coś tutaj wykombinować. Nie jest dużo takich elementów, co się łączy ze sobą, takie właśnie tutaj. No, będzie sporo skręcania. Teraz to myślę, że mamy, skręcimy tu w słońcu, żeby nam było ciepło i ją przeniesiemy, nie? Dalej. Tak. Tam lodowa to jest tym cieniem. Mogę zacząć, bo jeszcze no dobra, na razie tylko wypakowaliśmy. Koniec roboty na dziś. Ale trudny poranek, powiem wam. Widzicie, jaka jestem rozmazana? Muszę jechać do pracy i wszystko zmyć z siebie. Może brwi tylko zostawię. Masakra poranek, słuchajcie. Taki bunt, pięciolatka, sześciolatka prawie. I to nie tak, i to nie tak. Spóźniliśmy się godzinę do przedszkola. Ja miałam mieć dzisiaj wymianę opon, musiałam ją odwołać, bo bym nie zdążyła na drugi koniec Warszawy. Powiem wam, że najtrudniejsze w macierzyństwie jest po prostu znoszenie czyichś emocji. A ja naprawdę staram się być cierpliwa, nie krzyczę na dziecko, wiecie, jestem taka, że tłumaczę i w ogóle rozmawiam. Kurde, moja cierpliwość naprawdę jest na wyczerpaniu dzisiaj. Niech mnie dzisiaj nikt nie bo wybuchnę, naprawdę. Także pozdrawiam wszystkich rodziców, idę zmyć makijaż, nie wiem, co tu się dzieje. Tak, tutaj też mam ślady flamastra. I pozdrawiam wszystkich rodziców. Podziwiam wszystkich rodziców i łączę się w bólu. Macierzyństwo właśnie spotkałam jednego z tatusiów i powiedział, że u nich też była dzisiaj masakra. Nie wiem, co w tym powietrzu wisi, ale... masakra. Muszę odzyskać spokój. No i słuchajcie, nie jest stare tak źle. Skręciliśmy rogi. Połączyliśmy tutaj blaszkami. Całkiem spokojnie. Tylko trzeba te śrubeczki dobrze dokręcać. Tutaj pan Piotr. Jeszcze narożnik muszę skończyć. Przejdźmy sobie poduszki z domu, żeby na kolanach nie robić. Wiecie, taka wygoda już na stare lata. I kręcimy śrubki. Jesteśmy na tym etapie, że Piotr potrzebuje mojej pomocy. To rzadko się zdarza ogółem. Ale mamy ściany. I co dalej? A tam ci wypadło, czy nie wkładasz ich? To ja potrzymam to. Teraz przyjdzie ta szyna tutaj na górę. I tak to wygląda. Nie udało nam się wszystkiego dzisiaj zrobić. Niestety musimy wracać do Warszawy, bo mamy też pracę. Ale pogoda nam się dzisiaj udała. Następnym razem zamontujemy sporniki. Tylko w sporniki w sumie. Sporniki, drzwi i wypełnienie. Fajnie to wygląda. Teraz musimy ją przenieść w odpowiednie miejsce. Może nam na łeb nie spadnie. Niech te kamienie zostaną. Fajnie wygląda. Super. Właśnie wychodzę z Summer Studio przy Alejach Ujazdowskich 6. Znowu w tym pięknym miejscu, gdzie było ostatnio spotkanie Bobby Brown. I mam selfie z Juliuszem Słowackim, dosłownie. I byliśmy na evencie Eucerin. Bardzo ciekawy wykład na temat przebarwień roli tiamidolu, który ma udowodnione działanie przeciw melazmie, przeciw przebarwieniom. Widzieliśmy badania, był wykład z panią doktor, więc genialnie po prostu. Mamy też kosmetyki do wypróbowania i pakiet badań tutaj spakowany. Także dzięki serdeczne za zaproszenie Eucerin, a ja teraz uciekam już do domu, bo czas nagrywać. Powiem wam, że dzisiaj uwyletniłam się w sukience cieniutki bawełnianej, bo naprawdę chcę już poczuć tą wiosnę, a tutaj mi dziewczyny w biurze mówią, że w przyszłym tygodniu mają przyjść przymrozki i że ma być nawrót zimy, więc w ogóle świetnie, chciałam już posprzątać szafę. Chciałam wam w ogóle nagrać, jak sprzątam w szafie i jak ją transformuję z powrotem na wiosnę, na lato. Wiecie, już te lżejsze właśnie cienkie sukienki, a tu się okazuje, że chyba się nie uda. Natomiast co do sukienek, mam taki plan, słuchajcie, sprytny, żeby wam nagrać następne Mierzymy z BornToBe.pl z waszym udziałem. I myślę, że to będzie świetna sprawa. Po prostu dam wam na Insta Stories
do wyboru stylizację, które oczywiście wybiorę jakoś tam z tych nowości na stronie, ale wy zadecydujecie, które i te zamówię, które wy wybraliście. Myślę, że to będzie taki fajny, bardziej interaktywny odcinek. Nie wiem, czy pamiętacie te odcinki, że Instagram wybiera mój makijaż, Instagram decyduje, co dzisiaj robię i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie takie powrót też do przeszłości. Trochę wy zadecydujecie, bo pytałam wam, kto ma mnie wystylizować, no to mówicie Darek albo koleżanka, to już było, więc zróbmy coś innego. Patrzcie, jak on pracuje za kominą. Nie podchodź, bo zabijam. Focus. Czy robi pan dzisiaj pyszną zupę? Tak, czekam, aż skończyć nagrywa. Skończyłam właśnie i teraz będę się pakować. I co chciałam powiedzieć? Co? Wszystko do tej zupy mam, więc nie muszę iść do sklepu, a sam chciałem iść do sklepu. Co jeszcze fajnego jest? To, że jutro wyjeżdżasz i będę miał spokój od ciebie. Ja się bardzo cieszę, że wyjeżdżam. Bardzo się cieszę. Ja będę mieć spokój od was. A jutro będę kupował boksy, a później... A wiesz jaki jest mek rano? A później widzę się z chłopakami i cały dzień... Idziecie do zagrywek? A w ogóle problem z YouTube'em jest, filmów nie można wrzucać, więc nie będzie vlogaska dzisiaj. O nie, może zaraz się uda. Albo z mojego tego. Na całym świecie jest. O kurde, lipa. Dzisiaj nie będzie filmów w ogóle. Idziecie do zagrywek? Nie wiem, bo... Każdy przychodzi o innej godzinie. O, to słabo. No, po co spotykacie się tutaj? Nie, na mieście. Na mieście, okej. Okay. Współczuję. Tak to jest spotykać się z ludźmi, którzy mają biznesy. Nikt się nie umówi, każdy ma coś innego. Ja też wam będę nagrywała, gdzie tak jadę. Ja też wam będę nagrywała. Dobra. Coś chciałam jeszcze powiedzieć, coś chciałam pewnie skłamać. Nos pocieram, więc pewnie chciałam skłamać. Tak się mówi. Chciałam skłamać. Tak, odpocznę sobie od was. To będzie dla mnie odpoczynek. Słuchajcie, będę jechała w ciszy pociągiem nad morze. Ale się cieszę, naprawdę się cieszę. A dlaczego przepis dla państwa nie jest nagrany? No bo tej zupy? Nie chcę się wszystkim to dzielić. Jak to? Nie chcesz się podzielić? Wszystkim chcę się dzielić za darmo. No za darmo. Taki przepis, słuchaj. Próbuj, czy dobre. Wiem, że dobre, bo już podjadałem. Ciekawe, jaka zupa mu wyszła. Może dobre, nie? Rewelacyjna. Ziemniaki, co tu jeszcze jest por? Nie powiem. Tajemnica. Żaba. Ziemniaki, bulion i ser. Koniec. Bardzo dobra. Nic tam więcej nie ma. Oprócz czosnku, soli, pieprzu, oliwy. Zupa ziemniaczana. O, moi drodzy, teraz robię kąpiel dla małej. A tu hałasuje mi. Rank, ale strasznie hałasuje. Nie wiem dlaczego tak. I wreszcie z wami żegnam i widzimy się, mam nadzieję, jutro w kolejnym vlogasku. Nie do końca udało nam się dzisiaj złożyć szklarnię, ale pewnie w przyszłą sobotę, świąteczek, będziemy jechali na działkę, to ją dokończę i wam wszystko dogram.